ostatnim czasie na terenie Piaskowej Góry doszło do dwóch przestępstw, do dwóch kradzieży na tak zwaną wyrwę. Młody człowiek podbiegał do starszych osób i jego łupem padały reklamówki czy też torebki. Policjanci analizujący tę sprawę wytypowali i zatrzymali sprawcę tych kradzieży. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec Wałbrzycha. On był od jakiegoś czasu już poszukiwany z uwagi na to, że nie powrócił z przepustki do zakładu poprawczego. W tej chwili czeka już na konwój, aby powrócić do placówki, natomiast sprawa została przekazana do rozpatrzenia do sądu rodzinnego w Wałbrzychu.